Marek Sobolewski, Bogdan Skonieczka, witamy Państwa z obiektu Toruńskiego Klubu Motorowego. Ósmy już raz organizatorzy, czyli klub BMW M Power, organizuje zlot tych swoich pieszczot, bo inaczej nie można powiedzieć o samochodach tej marki. Piękna pogoda, tłumy ludzi, mnóstwo samochodów z całej Polski. No coś jest w tych autach. Powiem szczerze, ja tak jadąc tutaj zastanawiałem się. Porsche to są takie samochody sportowe, bardziej dla młodzieży, majętnej młodzieży oczywiście. Mercedesy to są auta dla najbardziej majętnych ludzi na świecie. Nie mówię tam o Jaguarach czy innych Chevroletach. O Ameryce nie będziemy wspominać, ale BMW to jest, nie wiem, to są auta chyba z duszą, bo innego określenia nie znajduję. Sławek Dobaczewski, który dzisiaj będzie między innymi kontaktował się ze mną, czyli z mediami. Powiedz Sławku, twoje autko, bardzo ładne, czy zawsze jeździłeś BMW? Tak, od zawsze jeździłem BMW, faktycznie masz rację, są to auta z duszą. Auta, które wsiądziesz pierwszy raz, ciężko jest wysiąść. Ja tak zrobiłem ponad 10 lat temu, wsiadłem do rekinka kiedyś E21 modelu, z niego już nie mogłem wysiąść, tylko zmieniam praktycznie samochody, ale w tej samej marce. Są to auta cywilne, auta normalne niby, ale o zacięciu sportowym i to jest to, co ludzi łapie. To jest auto o zacięciu sportowym i te wszystkie auta są podobne właśnie do tych agresywnych rekinów. Społeczeństwo, że tak powiem, tu cudzysłów, no z taką troszeczkę rezerwą obserwuje tych właścicieli BMW, bo są różni, prawda? Tak, są różni właściciele, ale tak samo jak różni są właściciele innych marek Volkswagenów, Audi czy Opla. Natomiast są to ludzie ogólnie majętni już, bo utrzymanie BMW-ki jest drogie i nie jest to tak jak utrzymanie zwykłego Volkswagena, Audi, Opla czy Forda. Jest to już wyższa półka. Wyższa półka jest to główna konkurencja dla Mercedesa. Sławek, poczekaj, bo ja jadąc tutaj zastanawiałem się, BMW to jest skrót i gdzieś kiedyś czytałem, to jest Bavarian, coś tam, wagon, tak? To już powiem jak to jest, Bayerischen Motorenwerke, tłumacząc w języku polskim, bawarska fabryka motorów. Powiem tylko tyle szybciutko, że nazwa wzięła się z Monachium, tam jest całe serce i stolica, można powiedzieć, tej firmy. Natomiast znaczek, ten biało-niebieska szachownica jest wzięta pierwowzorem od śmigła samoloty. Ta firma zaczęła w 1916 roku produkować silniki do samolotów. Tyle Sławek Dobaczewski, a ja myślę, że doczekamy się po prostu BMW-cy ze skrzydłami i będzie to BMW samolot i tyle. O. Niesamowicie tu pachnie w środku, pomimo tego, że jak widać nie ma dachu, bo jest to specyficzne BMW na liczniku. Widzę tutaj 260 na godzinę. Jechałaś kiedyś tyle? Tyle nie, ale blisko było. No, nie wiem sam co powiedzieć, ale siedząc w takim aucie to troszeczkę jest tak, jakbyśmy siedzieli w zupełnie innym świecie. Ty też zapominasz o wszystkim, kiedy siadasz do tego auta? Zdarza się. No, Marek jak zwykle dba o naszą promocję, a my gościmy w towarzystwie, no, zlotowiczów krótko mówiąc, bo jak powiedziałem, przyjechali z całej Polski, na przykład ta przepięknej urody dama, ładniejsza od samochodu zupełnie, przyjechała skąd? Z Czarnkowa. Z Czarnkowa. Słuchaj, powiedz mi, naprawdę BMW tak wciąga? To mojego męża. Moja pasja. Moja pasja. To jest auto, które zawsze chciałem mieć i chyba zostanę już do końca życia przy tym aucie. A zaczynałeś od syrenki.
Nie, już Syrenki wtedy nie jeździłem. Miałem dwa małe Fiaty 126P. Fajne były, ale takie trochę gorsze niż BMW, bym powiedział. A jakie jest u Ciebie? No u mnie jest podobnie, również samochód męża, no ale wciąga. Daje czasami kluczyki? Oczywiście. Poważnie? No. To czasami wariat. Pozwala. To wariat, ja bym nie dał na jego miejscu. Czasami daje. Ile najszybciej jechałaś? Oj nie, pilnuje mnie. Mąż nie słucha. Jeździ wtedy drugim samochodem za mną, więc nie mogę. Myślę, że to jest jedyne auto, które ma ten styl i no pewne właściwości, których inne marki nie mają. Chociażby Mercedes, jego główny konkurent. Nie, nigdy Mercedes tak nie pojedzie jak BMW. Nigdy. Oj, gdybym ja miał czas na to, żeby tak polerować auto, czy zawsze, każdego dnia tak dbasz o to autko? Może nie każdego dnia, ale na pewno co tydzień. Przynajmniej z przyjemnością. Niedzielka. BMW nie może być brudne. Nie może prostu. Być brudne. Nie ma prawa. Nie może być brudny i nie może jeździć powoli. Bo wtedy brzydko wygląda na ulicy. Jak jedzie powoli. Jak jedzie powoli. Jak się wlecze. Tak. No fajnie. A jeździć powoli to znaczy... Nie, inaczej. Jeździć normalnie to znaczy ile? Do 3000 obrotów. 3000 obrotów? Niech zgadnę. To jest jakieś 150, co? No, powiedzmy. No. W Polsce to się nie da specjalnie jeździć, ale jeździsz na pewno za granicę. No, za granicą jeszcze nie byłem, bo mam samochód od niedawna, ale na pewno trzeba będzie się wybrać na autostradę. Od niedawna? No, od niedawna mam. A do tej pory jeździłeś jakimi autami? Do tej pory nie jeździłem jeszcze żadnym autem, to moje pierwsze auto. Pierwsze auto? Tak. Słuchaj, jestem przekonany, że to jest pierwsze i ostatnie, ostatnie, jeśli chodzi o markę, tak? Tak jest. Yeah.
Dlaczego Łycha? Sam nie wiem, ani to od nazwiska, ani... Przeprowadziłem się kiedyś na nowe osiedle i tak mnie przezwali jakoś. Łycha i Widelec, po prostu. No bo mnie w tym momencie, skoro jesteśmy przy samochodach, to Łycha kojarzy się z Łychą taką do opon i tak dalej, chyba nie. No w sumie nie, no nie wiem, bo to po prostu nie wyszło ode mnie, nikt mi nie może wytłumaczyć u nas, od czego to jest to przezwisko. Po prostu ktoś powiedział, o Łycha i Widelec z bratem razem. Jak się i zostało. I zostało, mi się przyjęła, bratu... Nie. A tych pucharów to masz od metra w tym momencie, patrzę tutaj, Jezu, nie chce mi się nawet liczyć, bo może nawet nie umiem do tylu policzyć, ale przepięknej urody autko, co to jest na przykład o to, co no to jest? Wcześniej było, jak tym autkiem jeździłem na rajdach, inaczej wygląda, to był biały BMW zwykły i po prostu miałem tam filtr powietrza, dolot powietrza taki dodatkowy zrobiłem, nie wiem nawet, czy to coś działało, ale... Ale ładnie wygląda. A już inaczej. Była dziura w masce, już była, no po prostu zostało, aha, razem z tym. A taki kolorek to sam wymyśliłeś, wiem, czy ten kolorek, coś? Najpierw chciałem perłę niebiesko-białą, coś takiego. Aha, aha. I nie wyszło komuś tam, kto to dorabiał, ten kolor. I pojechałem, po prostu zwykłą farbę kupiłem, tylko że dokładaliśmy prawie 2 godziny, trochę wiśniowego, trochę białego, trochę niebieskiego i wyszedł taki kolor po 2 godzinach. I tylko ja mam recepturę i ten pan, co dorabiał ten kolor. Thank you.
Thank you.